Same gwiazdy sportu dziś na otwarciu sportal.pl. Wszystko o sporcie. Jest z nami bokser wagi średniej Mariusz Cendrowski. Mariuszu, ja może już zapytam wprost, co przed tobą i co przed twoimi fanami, czyli kiedy najbliższe walki? Witam serdecznie, to ciekawe pytanie i powiem szczerze, że będę starał się jeszcze więcej pokazać niż do tej pory i tak naprawdę wziąć sprawę w swoje ręce, bo po części jestem też chyba nawet do tego zmuszony, że zacznę sam siebie współpromować jak i z ludźmi biznesu, tak i po prostu sam siebie z tego względu, że no nie mam promotora jak do tej pory. Miałem po przejściach, byłem pod okiem Dona Kinga. Wierzyłem, że ten promotor po prostu zrobi wszystko i doprowadzi choćby nawet do pretendenta. Jak to możliwe, że wejdę w słowo, że taki bokser jak ty, no nie ma jeszcze promotora, no i gdzieś tam te wcześniejsze animozje z Donem Kingiem nie do końca wyszło. Co się dzieje? Dlaczego jest taki problem ze znalezieniem tego promotora? Wydaje mi się, że w tym wszystkim gdzieś tam tkwią przygody ludzi, którzy się po prostu mną opiekowali jak do tej pory. Najprawdopodobniej to wyjdzie w najbliższym czasie, tak jak było w dzisiejszym przedstawieniu. Bardzo mi się to podobało, naga prawda. Mam nadzieję, że to można zrobić w przenośni odnośnie mojej osoby i mi się wydaje, że to jest kwestia czasu, a sam na tyle nie straciłem zapału, żeby po prostu jeszcze wziąć się bardzo mocno za ten sport, za tą dyscyplinę i wyjeżdżając za granicę, szukając właśnie walki, wsparcia, choćby nawet nawiązując kontaktu z przeciwnikami, z którymi jeżdżę na sparingi do Niemiec. Chodzi mi o naszych sojuszników z Unii, sąsiadów. Sparuję tam naprawdę z zawodnikami pierwszej półki światowej i naprawdę jeszcze to mi daje odpowiedź, że mój czas nie nadszedł, aczkolwiek podkręca do tego, żeby po prostu jeszcze się bardziej zmotywować i powalczyć. Mariusz, jesteś kolejnym pięściarzem, który podkreśla, że będzie szukał szczęścia i pieniędzy za granicą. Znaczy to, że polski boks jest na tyle słaby, że nie można tutaj osiągnąć spektakularnego sukcesu? Nie, polski boks rządzi się swoimi prawami. Tu jest właśnie ta naga prawda, że po prostu nawet samego mnie doszły słuchy, że po prostu no, choćby nawet jestem zbyt drogim zawodnikiem i tak dalej, i tak dalej. No, ja osobiście poświęciłem większą połowę życia temu sportowi. Weszedł mi w krew bardzo mocno i nie umiem się bez tego sportu na dzień dzisiejszy obejść. Otworzyłem własną Akademię Sportu Walki również i szkółkę bokserską. Także na pewno zostanę przy tym sporcie i przy tej dyscyplinie do końca, bo już chyba, tak jak wspomniałem wcześniej, bez niej ciężko mi na każdą chwilę się obyć. A myślę, że ten polskie prawa mają po prostu polski popyt na sporty od strony bokserskiej jest taki, a nie inny. I tutaj nie mamy żadnego przełożenia, dlatego mówię, chciałbym zająć i moje myśli są skierowane temu, żeby się sam zająć swoją promocją. A jak przypłyną oferty z zagranicy, od choćby nawet sojuszników, gdzie w mojej wadze mistrzów nie brakuje, na pewno po prostu trzeba być tylko w gotowości bojowej i szukać swoich 5 minut, a nie czułbym się na tyle na przegranej pozycji. Choćbym wiedział, że walczy u gospodarzy, znaczy na wyjeździe u gospodarzy, to walkę by można było naprawdę wygrać albo przed czasem, albo przy wielkim ludzie szczęścia, ale i tak mimo wszystko tego wszystkiego nie czułbym się na przegranej pozycji, szukałbym tam swojej chwili i wierzyłbym w sukces. Mariusz, nie masz pomysłu, planów na razie na walkę, więc może z Wojtkiem Bartnikiem, który tutaj cały czas z boku się z ciebie śmieje, może jakiś sparing dzisiaj po tym otwarciu z portalu albo w najbliższym czasie, umówimy was, zorganizujemy walkę, dałbyś radę? Ja myślę, że Wojtek to się uśmiecha po koleżeńsku w stronę do mnie, ale no
raz, że to nie ta waga, ale jeśli by przyniosła duże zainteresowanie, kibice by chcieli oglądać. I duże pieniądze. I jeśli by to przyniosło jakiś grosz, to dlaczego nie? Myślę, że i Wojtek byłby zadowolony. I w drugą stronę po części mówi, boks to jest biznes. No taka jest prawda. Jeśli by byłoby na tyle zapotrzebowanie, choćby nie wywołujmy tutaj, po prostu zróbmy... Sportal.pl po prostu spo. Jest Wojtek Bartnik z nami, niech powie, niech się wypowie. Bo przyjaciół nie bije, tak? Wojtek Bartnik powiedział, że... Vice versa. Przyjaciół nie bije, ja już nie wiem, który z nich, który się śmieje, a który mówi prawdę. My się zobowiązujemy jako Sportal, że zorganizujemy walkę Bartnik-Cendrowski. Ja się postaram przytyć do Wojtka kategorii wagowej, także... A ilu kilogramów ci brakuje? No troszkę brakuje. Troszkę brakuje, więc no co panowie, jakaś umowa dżentelmeńska? Umowa dżentelmeńska? Umowa umową, liczą się fakty, czyli konkrety. To wszystko pół serio, pół żartem, także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich tutaj. Życzymy wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Cześć. I tym optymistycznym akcentem jeszcze Mariusz chce coś powiedzieć. Oczywiście wszystkich kibiców pozdrawiamy i cieszymy się, że narodził się we Wrocławiu taki portal jak Sportal, taki patron medialny. I my się wydaje, że będziemy mogli, jak i swoje osoby, poza swoimi, Dolny Śląsk ma naprawdę wielu wybitnych w sportach walki zawodników. I wszystko będzie szło w parze i miejmy nadzieję, że to zaowocuje w obie strony. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam wszystkich kibiców sportu walki. Dziękujemy bardzo, a my obiecujemy, że i Mariuszem Cendrowskim, i Wojtkiem Bartnikiem, i wszystkim bokserom będziemy kibicowali i prowadzili relacje z waszych pojedynków. A jeśli chodzi do tej walki, to naprawdę... My ją! To tylko naprawdę, to są żarty. My ją zorganizujemy. Nie straszę, że będę szedł na nogach, także wracam. Dziękujemy bardzo i szerokiej drogi, chłopaki.